Jesteśmy już po obu wyścigach. Weekend, można powiedzieć, był mniej więcej udany, zwłaszcza pierwsze dwa dni poszły bardzo po naszej myśli. Trochę zostaliśmy z tyłu w sobotę, co niestety nam przeszkodziło w osiągnięciu trochę lepszych pozycji w wyścigu, ponieważ startowaliśmy dopiero z 16 pola startowego. I pierwszy wyścig udało mi się skończyć na 11 pozycji, walcząc o top 10 aż do ostatniego okrążenia. Trzymałem się na 10 pozycji, ale niestety, kiedy brakowało 5 okrążeń do końca wyścigu, walka toczyła się dosyć zacięcie. A i na 3 okrążenia przed końcem wyścigu niestety inny zawodnik zdołał mnie wyprzedzić i otworzyć trochę i oddalić się odrobinę. Więc już tam dawałem z siebie wszystko na ostatnich okrążeniach, ale nie było to wystarczająco. Skończyłem na 11 pozycji i tak jestem z niej zadowolony, bo miałem dobry rytm, pomijając 2-3 okrążenia. Do drugiego wyścigu nie odpalił mi się motocykl, więc musiałem startować na okrążenie rozgrzewkowe Speed Lane i startować ostatni, ponieważ takie są zasady. Ale pomimo tego po pierwszym okrążeniu już ustawiłem się na 15 pozycji, więc był to naprawdę atomowy start, bo biorąc pod uwagę to, że startowałem z 30. Potem była czerwona flaga i drugi wyścig udało mi się już ukończyć na 8 pozycji, walcząc aż do mety o 6 miejsce, do którego zabrakło mi tylko 2,5 sekundy. Także jestem zadowolony, ale wciąż z lekkim niedosytem i liczę na to, że uda mi się poprawić wynik w Walencji.